właśnie minęło 25 lat od proklamowania niepodległości Ukrainy. No i z tej okazji w Kijowie odbywają się wielkie uroczystości, na które oprócz oczywiście władz ukraińskich przybył pan prezydent Andrzej Duda. Warto to odnotować, dlatego że pan prezydent Andrzej Duda jest jedynym prezydentem na całym świecie, który pojawił się na tych uroczystościach. Najwyraźniej pozostali prezydenci z jakichś zagadkowych powodów woleli na Ukrainę na te uroczystości nie przyjeżdżać. Bardzo możliwe, że dlatego, iż według niektórych komentatorów Ukraina znajduje się na krawędzi rozpadu. Jest to państwo rządzone przez taki dyrektoriat oligarchów, bo pan prezydent Poroszenko jest jednym z oligarchów, ale nie jest jedynym oligarchą i według tych komentatorów kontroluje sytuację w Kijowie i w obwodzie winnickim, który jest jego matecznikiem, podobnie jak jest matecznikiem premiera Hrojsmana. Premier Hrojsman, w odróżnieniu od premiera, byłego premiera Arszenika Jaceniuka, któremu przypisywano tylko żydowskie pochodzenie, to już jemu nic przypisywać nie trzeba, bo to wiadomo, ale nie o tym chciałem mówić. Proszę Państwa, więc ci oligarchowie, którzy rządzą w swoich obwodach, jak w udzielnych księstwach, trzymają tam prywatne wojska, tak zwane ochotnicze bataliony, które w razie potrzeby tam występują jako ukraińska armia, a jak nie, to nie. No i podporządkowali sobie struktury państwowe. W rezultacie nie bardzo wiadomo, gdzie przebiega granica między strukturami państwowymi a strukturami przestępczości zorganizowanej, bo tam przestępczość zorganizowana kwitnie. Ta granica jest zatarta. W rezultacie obywatele ukraińscy, według tych właśnie komentatorów, są poddani z jednej i z drugiej strony bezlitosnej eksploatacji. W związku z tym głosują nogami, uciekają między innymi do naszego i tak już przecież nieszczęśliwego kraju. No i prezydent Duda tylko się odważył tam pojechać. Gdyby tylko pojechał, wypił, zakąsił, to jeszcze by nie było może nic złego w tym, ale prezydent Duda wydał taką deklarację razem z prezydentem Poroszenką, tak zwaną wspólną deklarację, w którym bezwarunkowe strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy proklamował, bezwarunkowe, to znaczy bez względu na to, co zrobi rząd w Kijowie. Widać wyraźnie, że niczego pan prezydent ani nasze władze się nie nauczyły, niczego nie zrozumiały. Być może, że aż tak mocno są przyciśnięte przez naszego najważniejszego sojusznika, że nie mogą nawet kwiknąć ani jęknąć, ale to dobrze nie wygląda. I tu widać, że Polska, pan prezydent Duda, używając eklezjastycznego języka, oddał Polskę w macierzyńską niewolę prezydentowi Poroszence. Nie wiem, jak na tym wyjdziemy, bo to wszystko jedno, czy macierzyńska, czy nie macierzyńska, to jednak niewola to niewola. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że władze w Warszawie nie prowadzą żadnej polityki, tylko mechanicznie żyrują wszystko, co wymyśli, co zrobi rząd w Kijowie, nie wiedząc nawet o żadnych jego zamiarach. Polska poparła poparła członkostwo Ukrainy w NATO, nawet bez pytania, czy ktokolwiek sobie tego życzy. Więc widać wyraźnie, że prezydent Duda jest bardziej jeszcze ukraiński niż sami Ukraińcy, niż sami ukraińscy oligarchowie, bo oni mogą zdecydować co innego.
ubierając te decyzje w jakąś uchwałę Rady Najwyższej, bo ci oligarchowie oczywiście mają swoich przedstawicieli, swoich ambasadorów w Radzie Najwyższej w Kijowie. No i w zależności od tego, co tam postanowią, to tak tam ta Rada Najwyższa uchwala. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że napięcie narasta i tę polską taką bezradność w kwestii ukraińskiej warto przeciwstawić aktywnej polityce Turcji. Turcja właśnie uderzyła na Syrię, tureckie czołgi i samoloty przekroczyły granice, no i pretekstem oczywiście jest walka z Państwem Islamskim, ale niech nas to nie zmyli, bo to nie Państwo Islamskie jest głównym problemem dla Turcji, tylko państwo kurdyjskie, którego jeszcze nie ma, ale które na wojnie z Państwem Islamskim mogłoby się narodzić. A przypominam, że Kurdowie zamieszkują obszar trzech państw, Syrii, Iraku i Turcji, i państwo kurdyjskie, gdyby powstało, niesie ze sobą perspektywę rozbioru Turcji, więc prezydent Erdoğan oczywiście nie będzie czekał bezczynnie, aż dojdzie do najgorszego i postanowił ująć sprawy, jak to powiedział zresztą, ująć sprawy w swoje ręce, co wzbudziło zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych. Także wiceprezydent tam przyjechał do Ankary, żeby tutaj się namawiać z prezydentem Erdoğanem, no ale niewiele chyba wskóra, dlatego że prezydent Erdoğan wcześniej namówił się z zimnym rosyjskim czekistą Putinem. No i zapewniwszy sobie tutaj neutralność z tej strony, nie namyślał się ani chwili dłużej i postanowił kurdyjskie niebezpieczeństwo zdusić w zarodku. To oczywiście oznacza, że wojna ze Środkowego Wschodu może bardzo szybko przenieść się w inne rejony świata, w inne rejony Europy nawet. No i na tym tle lepiej rozumiemy zalecenie rządu niemieckiego, który swoim obywatelom doradził, żeby zrobili jakieś sobie zapasy na wszelki wypadek. Zgromadzili takie tam ryż, cukier, mąkę i kaszę i tak dalej. U nas rząd oczywiście niczego takiego nam nie doradza, no bo oczywiście żadne niebezpieczeństwo komu jak komu, ale nam to żadne niebezpieczeństwo nie zagraża znikąd, zwłaszcza od kiedy otrzymaliśmy obietnicę, że rozlokuje się tutaj amerykańska brygada. No sama taka obietnica oczywiście już ma swoje znaczenie. Na samą myśl o tym zimny ruski czekista Putin podkula pod siebie ogon i ani myśli o tym, żeby tutaj zrobić nam jakąś krzywdę, żeby nam zrobić kuku. Ale to nie musi zimny ruski czekista Putin nam robić kuku. Sami sobie robimy. Najlepszą tego ilustracją jest zamieszanie wokół pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest oskarżana o to, że przynajmniej tolerowała, jeżeli nie aktywnie uczestniczyła w przekrętach reprywatyzacyjnych. No, warto zwrócić uwagę, że pierwszy strzał w tej batalii został oddany przez Gazetę Wyborczą, co pokazuje, że no, również po stronie, że tak powiem, przeciwników aktualnego rządu jakieś tam przetasowania zachodzą. No i najwyraźniej Hanna Gronkiewicz-Waltz została wzięta na celownik.
czy dlatego, że zaszkodziły jej te orgazmy przeżywane z Duchem Świętym, czy z jakiegoś innego powodu, no tu jeszcze nie wiemy, tego się dowiemy być może w stosownym czasie. Platforma Obywatelska ustami słodszymi od Malin, ustami Grzegorza Schetyny zapowiedziała, że będzie broniła Hanny Gronkiewicz-Waltz do upadłego, no ale nie wiadomo do jakiego upadłego, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz stanie się kobietą upadłą, to chyba Platforma Obywatelska bronić jej już nie będzie, bo jakże tu bronić kobiety upadłej? Nawet nie wiem, czy broniłaby pani byłej premierzycy Ewy Kopacz, gdyby ona okazała się kobietą upadłą, co oczywiście jest niepodobieństwem, no ale tak teoretycznie sobie to wyobrażamy, a tym bardziej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nowoczesna też Hannę Gronkiewicz-Waltz podszczypuje. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście zaciera ręce z satysfakcji. Nie wyklucza nawet ustami, też słodszymi od Malin, ustami pani minister Beaty Kempy, że możliwe jest wprowadzenie nawet zarządu komisarycznego w Warszawie. Oj, będzie się działo, proszę państwa, będzie się działo. Tym bardziej, że Komitet Obrony Demokracji ustami Mateusza Kijowskiego na utrzymaniu żony zapowiedział, że już we wrześniu Komitet Obrony Demokracji będzie zwierał szyki. No nie wiem, co to znaczy, że będzie zwierał szyki. W każdym razie widać, że proroctwo wygłoszone jeszcze w maju przez byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Bronisława Komorowskiego, że po Światowych Dniach Młodzieży zostaną otwarte nowe fronty, no sprawdza się w całej rozciągłości. Co kilka dni jakiś nowy front się zaznacza, no a przecież nie jest to ostatnie słowo, bo jak pamiętamy, Komisja Europejska przedstawiła naszemu nieszczęśliwemu krajowi ultimatum, którego termin upływa w październiku, a październik już za pasem, a w międzyczasie przecież jeszcze i na Ukrainie może się coś ciekawego wydarzyć, może się wydarzyć coś ciekawego również w Niemczech, no tym bardziej, że towarzyszą temu takie niepokojące znaki. Właśnie we Włoszech zatrzęsła się ziemia, no a jak się zatrzęsła ziemia, to ani chybi, nadchodzą dni ostatnie zapowiadane. No i w tej sytuacji wypadałoby zrobić jakieś zapasy na wszelki wypadek, bo nawet w dniach ostatnich no coś jeść trzeba, wypić, zakąsić, prawda? Więc Niemcy przezornie to robią, powodowani zaleceniami tamtejszego rządu, podczas kiedy nasz rząd już nie wie, komu oddać nas w macierzyńską niewolę i na razie oddaje nas w niewolę prezydentowi Poroszence. No, prezydent Poroszenko wprawdzie nie robi mydła, tylko czekoladę, no możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle, więc trzeba by na wszelki wypadek jednak jakieś zapasy porobić, tym bardziej, że no, nawet gdyby nic dramatycznego się na świecie nie wydarzyło, to przecież jesień tuż, tuż, a zima też za pasem. Początek kanikuły przebiega pod znakiem zapytania o losy Grecji, no bo nie wiadomo, czy Grecy zdecydują się wziąć kolejną pożyczkę, żeby spłacić tą pożyczką długi, wskutek czego oczywiście długi Grecji jeszcze bardziej się powiększą, to jasne, no i przyjąć dyktat Międzynarodowego Funduszu Walutowego i banków, które no, są zaniepokojone co najmniej tak samo, jak były zaniepokojone w roku 1981, czego ślad pozostał w piosence, niezapomnianej piosence Andrzeja Rosiewicza. Legitymację partyjną oddał Wincenty Kalemba, a tam zachodnim bankierom włosy stają dęba. No bo powstanie Solidarności stworzyło obawy,
sprawę, że Polska nie będzie spłacała długów, które zaciągnął w latach 70. Edward Gierek i jego pierwszy minister Piotr Jaroszewicz. Oni się najwyraźniej zwyczajnie się przeinwestowali z tymi długami, no ale generał Jaruzelski proklamował stan wojenny, wziął mniej wartościowy naród tubylcy za twarz, w związku z tym zachodni bankierzy odetchnęli z ulgą, no i dzięki temu generał Jaruzelski nie został skazany przez niezawisły sąd, tak jak został skazany Czesław Kiszczak za uczestnictwo w związku przestępczym o charakterze zbrojnym. A generał Jaruzelski, który kierował tym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, uniknął kary i został pochowany z pełnymi honorami, nawet z udziałem samozwańczego biskupa Zjednoczonego Kościoła Fallusa Uskrzydlonego, czyli pana Niemca, który w tym celu się nawet przebrał w jakiś kostium teatralny. No, w każdym razie widzimy, że plutokracja najwyraźniej z demokracją wygrywa, tym bardziej, że grecki premier Tsipras, który się do niedawna jeszcze odgrażał, że tam po moim trupie i tak dalej, teraz najwyraźniej mięknie i już powiada, że zaakceptuje to, co mu tam podsuną, tyle tylko, że jakieś tam poprawki wprowadzi. No wiadomo, że jakoś z twarzą wyjść musi. Widać wyraźnie, że plutokracja nad demokracją dominuje, zwłaszcza w Unii Europejskiej, która gdyby Grecja przestała spłacać długi, a co gorsza, gdyby Grecja wyleciała ze strefy euro, no to zagrożony by został cały program budowy czwartej Rzeszy środkami pokojowymi, którym oczywiście nasz nieszczęśliwy kraj ma rozpisaną swoją rolę i, że tak powiem, przyszłość świetlaną. No ale zobaczymy, Grecja najwyraźniej, znaczy rząd grecki najwyraźniej pod naciskiem plutokracji się ugina. Nie wiadomo jeszcze, czy jakie wyniki będą z referendum. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że i u nas też będzie referendum, ale nie w tak dramatycznej sprawie, czy spłacać długi, czy nie spłacać, bo wiadomo, że Polska to Polacy będą krwią wymiotowali, a długi spłacą. Już tam lobby żydowskie dopilnuje, żeby mniej wartościowy naród tubylczy tutaj nikomu nie podskoczył. No i proszę Państwa, referendum będzie dotyczyło spraw wyborczych, spraw finansowania partii politycznych. No i pojawiły się pomysły ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby referendum rozszerzyć o dalsze pytania. Jeśli o mnie chodzi, to jestem za. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Tylko po co jakieś dalsze pytania? Wystarczyłoby zadać w referendum jedno pytanie. Czy jesteś za tym, żeby wszyscy byli bogaci, zdrowi, piękni i młodzi? Czy jesteś może za tym, żeby wszyscy byli biedni i chorzy? No więc wynik takiego referendum byłby z góry przewidywalny, podobnie jak masowe uczestnictwo. Tutaj nie byłoby żadnego problemu z frekwencją. Jestem przekonany, że 100% obywateli opowiedziałoby się za tym, żeby wszyscy byli bogaci, piękni, młodzi, a nie biedni i chorzy. To pokazuje, że technika demokracji, że tak powiem, umiejętność stawiania właściwych pytań, to jest połowa sukcesu. I mam nadzieję, że ci, którzy referendum przygotowują, się nad tym zastanowią i pytania już będą właściwie sformułowane. Proszę Państwa, na razie trwa coś w rodzaju pojedynku między panią premierzycą aktualną Ewą Kopacz, a panią premierzycą kandydatką Beatą Szydło. Jak jedna jedzie na Śląsk, to i druga jedzie na Śląsk. No krótko
krótko mówiąc, depcą sobie po piętach. Zobaczymy, co z tego pojedynku wyjdzie. Na razie pojedynki nie są u nas w modzie, czego dowodem jest fakt, że niezależna prokuratura przedstawiła zarzuty Januszowi Korwin-Mikke, który spoliczkował Michała Boniego. Przypominam, za co Michał Boni został spoliczkowany. Otóż nie został nawet spoliczkowany za to, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, chociaż był oczywiście, tylko za to, że przez całe lata zaprzeczał temu, iż był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i nie tylko temu zaprzeczał, ale odsądzał od czci i wiary ludzi, którzy mu o tym przypominali. Zarzucał im łajdactwo i wariactwo. I właśnie za to kłamanie i za to zarzucanie łajdactwa i wariactwa ludziom, którzy mu tę prawdę niewygodną przypominali, został przez Korwina-Mikke spoliczkowany. No, jestem ogromnie ciekaw, jaki przebieg będzie miał proces przed niezawisłym sądem. Mam nadzieję, że niezawisły sąd nie odmówi bezpośredniej transmisji z tego procesu. No, myślę, że i nie tylko samym zainteresowanym, ale i zwykłym obywatelom też się coś należy w tych ciężkich czasach. No, tyle naszego, co się pośmiejemy. Proszę Państwa, na koniec chciałbym również się odnieść do skandalu, którego stałem się mimowolnym sprawcą. Otóż okazało się, że pani redaktor Katarzyna Wiśniewska, pisująca w najweselszym dziale religijnym Żydowskiej Gazety dla Tubylczych Polaków, Puty molestowała wrocławską kurię, aż ta wydała z siebie oświadczenie potępiające przejawy antysemityzmu. No, za charakterystycznym elementem tego oświadczenia jest wzmianka, że potępiający nie zapoznali się z tym, co ja tam powiedziałem, tylko, jakby to powiedzieć, dokonali aktu zawierzenia pani Katarzynie Wiśniewskiej z Gazety Wyborczej, co jest przejawem pewnej lekkomyślności ze strony wrocławskiej kurii. Ja bym tak lekkomyślnie Gazecie Wyborczej nie zawierzał, bo przecież to tam właśnie produkowane są na skalę masową tak zwane fakty prasowe, o których wspominał nieboszczyk drogi Bronisław, nasz skarb narodowy, który był szczęśliwy aż do ostatniej chwili życia podobno. Więc, no ale trudno, żeby potępienie mojego wystąpienia miało solidniejsze podstawy faktyczne, informuję, że nie tylko nagranie jest całego wykładu w internecie, ale również jego streszczenie w naszej Polsce, właśnie w dzisiejszym, w najnowszym numerze Naszej Polski, w felietonie streszczam to, co powiedziałem w tych wykładach w ramach Nocy Kościołów, nie tylko we Wrocławiu, ale również w Oleśnicy i Świdnicy. Jak powiadam, w tym celu to czynię, żeby potępienie, jakie mnie spotyka, miało solidniejsze podstawy faktograficzne. Warto przypomnieć jeszcze jedną spiżową sentencję, której Józef Stalin tak często nie wypowiadał, bo on najważniejsze spiżowe sentencje tu dla siebie zachowywał. Otóż jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest to, kto projektuje alternatywę polityczną dla wyborców. A po czym poznać, czy alternatywa polityczna dla wyborców została prawidłowo zaprojektowana? Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Po tym poznać, że alternatywa polityczna jest prawidłowo skonstruowana. No więc tutaj oczywiście, jak Filip z konopi wyrwał się pan Paweł Kukiz ze swoją antysystemowością, to może było dobre w momencie, czy na etapie,
kiedy jeszcze razwie dóbr nie zaoferował Stanom Zjednoczonym swoich usług. No to wprowadzenie pewnej tutaj, pewnego znaku zapytania w postaci antysystemowości było może i pożądane, a nawet jak nie było zaplanowane, to jako wypadek przy pracy, prawda, mógł się zdarzyć, takie rzeczy mogły się zdarzyć, tym bardziej, że pan Paweł Kukiz okazał się politykiem jednego pomysłu i nie dlatego uzyskał takie poparcie w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, że przedstawił jakiś program, który porwał masy, bo żadnego nie przedstawił, poza tym jednym pomysłem zmiany ordynacji wyborczej. Ja interpretuję, i to widać w dalszym ciągu, w rozwoju wydarzeń, że to poparcie oznaczało nie tyle akceptację programu politycznego, co po prostu pokazanie tym nadętym mandarynom politycznej sceny przez znaczną część opinii publicznej gestu Kozakiewicza. Gestu Kozakiewicza. Oczywiście gest Kozakiewicza to nie jest program na dłuższą metę. No i teraz to widać, że tak powiem, wpływ polityczny pana Pawła Kukiza topnieje. Nie wiadomo, na ile to jeszcze mu go starczy, czy do 25 października jeszcze mu go starczy, czy nie. Proszę Państwa, jakie mamy teraz tu kombinacje polityczne? No, musimy od czegoś wyjść i ja wyjdę od sondaży. Sondaże oczywiście nie pokazują, nie tyle pokazują może preferencje opinii publicznej, co intencje tych, którzy sondaże zamówili i za nie zapłacili, jakby sobie wyobrażali, żeby było dobrze, prawda? I sondażownie, ci, zwłaszcza jak do wyborów jeszcze mamy dużo czasu, to sondażownie bardzo chętnie te zamówienia na obstalunek realizują. Ale no to jaki obraz się nam kształtuje na podstawie sondaży? Najlepszy wynik w sondażach uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość, co by się zgadzało, bo Prawo i Sprawiedliwość jest sztandarowym, że tak powiem, sztandarową formacją polityczną, którą można zaliczyć do stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Natomiast Platforma Obywatelska dotychczas była, reprezentowała raczej stronnictwo pruskie, ale skoro razwie dóbr przeszedł już na jasną stronę mocy, no to musiał pociągnąć tam również Platformę Obywatelską. W związku z tym Platforma Obywatelska nadal jest na drugim miejscu. Nadal jest na drugim miejscu po Prawie i Sprawiedliwości. Potem jest, potem następują ugrupowania drobniejszego płazu, to znaczy Zjednoczona Lewica, potem pan Ryszard Petrus ze swoją trzutką dziwnie osobliwą, później Polskie Stronnictwo Ludowe, no i później Korwin i już tam zupełny plankton polityczny.